A więc tak jak mówiłem, stroje żółte, jeżeli chodzi o FC Kartuzy. Oba zespoły zostały, jak Państwo widzą, doskonale wyprowadzone już na parkiet przy ulicy Legionów Polskich. Mówiłem, że około 40 km dzieli Zgierz od Wartkowic. Nie jest to jakaś daleka odległość. My musieliśmy z Torunia przejechać jakieś 200 km, więc tak 2 godziny plus minus można było tutaj dojechać. Utwory OSTR-a, łódzkiego rapera notabene na YouTubie, ale wydaje mi się, że to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie. Nastała cisza i pełne skupienie, jeżeli chodzi o tę rywalizację. Moment Dumbuja i pierwsze kopnięcia już w tej pierwszej połowie. Zagranie Kordyla w kierunku Wróbla i interwencja kapitalna pierwsza Marcia Kaźmierskiego. Dumbuja, no look pass do prawej strony, Kordyl, zagranie i nie ma bramki, Błażej Wróbel. Walisiak do lewej nogi, będzie jego strzał z lewej nogi i Ochal musiał przed siebie zainterweniować w tej na bramkę. Brzosko przed siebie. Jeszcze próba gdzieś tutaj do grania do lewej strony piłki. Dobry atak teraz na obronę Zgierza. Ustowski pójdzie sam. Ustowski gol! 1-0 Kartuzy. Obejmują prowadzenie. Czwarta minuta, siódma sekunda pierwszej połowy i po tym prostym błędzie gdzieś na przełomie połowy Kartuz i Zgierza. Filip Ustowski poszedł pewnie. Wszedł tutaj przed rywala Amadeusza Brzosko. Kończył właściwie to wszystko sam, też tam w polu bramkowym znajdował się Daniel Grot, ale Wróbel przez środek, Kordyl świetnie do prawej strony, Chińca, Kordyl, jeszcze Wróbel, ale akcja, ale gol, nieprawdopodobnie, 2-0 prowadzi zespół FC Kartuzy, 5 minuta, 27 sekunda, to trzeba zobaczyć jeszcze raz. Bo gdzieś składność, dokładność i finezy tej akcji trzeba zobaczyć po prostu na własne oczy. Chińca, Kordyl i Papinek, Ustowski przepuszcza do lewej strony, Grot i co? I będzie 3-0, nie? Ostatecznie na linii bramkowej złapał DM piłkę. Gospodarze bardzo pozwalają na tutaj przejście łatwe na połowę własną. Teraz szansa, Krzysztof Baszczyński. Tekini na kontrę dla gospodarzy. Baszczyński przed bramkę, to będzie okazja na bramkę kontaktową. Jarosław Ochal chyba za długo. I rusza Grot teraz lewą stroną, szansa dla gości na trzecią bramkę. Grot! 3-0! Daniel Grot! 13 minuta, 49 sekunda na zegarze hali w Wartkowicach i znowu gdzieś tutaj totalny błąd w defensywie ekipy gospodarzy. Łatwo wyminięty był tutaj jeden z zawodników gospodarzy, Daniel Grot. Jego nie dotarła szansa na kontrę dla koni mechanicznych. Może teraz Baszczyński. Baszczyński gol! 1-3. 1-3 w Wartkowicach. Konie mechaniczne Zgierz mają pierwszą bramkę w tym meczu, można powiedzieć w końcu po jakimś entym strzale na bramkę, ale teraz kontra, bo naprawdę już, naprawdę sporym... Będzie Waszyński mieć piłkę przy nodze, ale wycofają natychmiast do Norberta Płaszczyka. Piłka obok lewego słupka. Jeszcze po... 6. kolejki pierwszej ligi grupy północnej. Konie mechaniczne Zgierz kontra FC Kartuzy. Jak na razie utrzymuje się wynik 1-3 dla ekipy. Piące gospodarzy, Waszyński do prawej strony. Szansa na drugą bramkę. Nikt tego nie dobije po tym uderzeniu. Niedawno pojawił się na boisku Daniel Grot, szansa na czwartą bramkę. Grot do prawej strony, Papina przestrzelił. Baszczyński przejął piłkę, szansa na drugą bramkę, ale nie udało się wstrzelić tej piłki w dłonie. Chyba z 9 razy musiał to wykonać, żeby było wszystko w porządku. Wróbel, okazja dla Kartuzy, Kreft i gol! Adam Kordyl, 4-1 prowadzą Kartuzy, 26 minuta. Rozklepana znowu tutaj obrona Zgierza przed własną bramką. Bardzo na pewno ważna i potrzebna bramka dla przyjezdnych, bo ewidentnie zbyt dużo nerwów w ostatnich minutach pojawiały się w zespole Jakuba Hoffmana. Oglądamy to jeszcze raz. Kreft Sebastiana Papisa. Baszczyński jest strzał na bramkę, ale nie skoczył tego poprawnie. Balaszczyk. Myślę, że mimo wszystko ta końcówka będzie na pewno bardzo ciekawa. Strzał ze strony Mohameda Dusz. Grają w tym momencie na pełnym poświęceniu. Norbert Błaszczyk, okazja na drugie trafienie dla koni mechanicznych, ale nie trafia. Błaszczyk zablokował to mur. Michał Papina, płasko. Interweniuje Kazimierski, jeszcze dobitka ze strony Papina, ale to z niej łapie piłki, bo to jest dobra szansa na kontrę dla Jakuba Hoffmana. Hoffman mija bramkarza, ale nie skończył tego Jakub Hoffman. Jeszcze umiejętnie tutaj poradził sobie na lewej stronie Filip Krew do Wróbla. Wróbel! Jeszcze nie koniec, piąta bramka dla Kartuzy, 5-1. Trafia do siatki Sebastian Chińca. I raczej już na półtorej minuty przed końcem tego meczu Kartuzy zgarną 3 punkty.
architektem tej akcji Błażej Wróbel, który rozprowadził całą akcję. Zagrał do lewej strony do Krefta. Kreft najpierw chciał dograć. Zagrał dzisiaj naprawdę bardzo dobry mecz. I koniec meczu! FC Kartuzy wygrywają 5-1 z Koniami Mechanicznymi. Skierz, 5 minuta, Ustowski, 6 Wróbel, 14 Grot, 27 Kordel, 39 Sebastian Hinca. Mniej więcej ta prawie pierwsza piątka podzieliła się trafieniami. W tym meczu dla Koni Mechanicznych Krzysztof Płaszczyński w